drugiej zwrotce trochę historii 5. Gileńskiej Brygady AK. Znaczymy tą paszkę. Pierwszego września atakują nas Niemcy. 17 września Sowieci ich przyniesie. Polacy są pod trzasku, ale bronią się jak mogą. No policzą się ojczyzna, bliscy Bóg i honor. Później czerwoni jednak walczą z Niemcami. Co nie przeszkadza im Polaków mordować i grabić stali. Dogaduje się z aliantami, w Teheranie stało się. Sprzedali nas Anglicy i Amerykanie. Ostatecznie przyklepali swoją zdradę w Jałcie. Zostawili nas czerwonej bestii na pożarcie. Rok 45, przyszedł koniec wojny. Ale nie dla nas, bo my nie byliśmy wolni. Pruski okupant, on od Niemca chyba gorszy. Trzeba było mu postawić opór zbrojny. Ludzie niezłomni przez komunę wyklęci. Bohaterowie polscy, patrioci, nie przestępcy. Żadna bandycka reakcja podziemia. Wiedzieli, że trzeba walczyć, że wyjścia nie ma. Wyklęci ukryli się w lasach, kontynuując wojnę, bo kochali Polskę, jak mało kto walczyli wciąż. Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, co nakręcało ich do walki, żeby była wolna. Dom już nie był domem, tam czekała na ich śmierć. No, czerwonego ścierwa zostawiało ich przed sąd. Przygotowane procesy przez kolaborantów stąd. Nienawiść do komuchów, serce z prawej strony ziom. Wyklęci ukryli się w lasach, kontynuując wojnę, bo kochali Polskę, jak mało kto walczyli wciąż. Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, co nakręcało ich do walki, żeby była wolna. No, już nie był domem, tam czekała na nich śmierć. No, czerwonego ścierwa zostawiało ich przed sąd. Przygotowane procesy przez kolaborantów stąd. Nienawiść do komuchów, serce z prawej strony ziom. Piąta Wileńska Brygada Śmierci. Dowodził nią major Łupaszko, żołnierz wyklęty. Bali się go okupanci, Sowieci, Niemcy. KBW, NKWD, UPP, konfidenci. Nie było mocy, bo to był genialny taktyk. Gromił oddziały sowieckie partyzantki. Za rabunki, morderstwa i gwałty na cywilnej ludności Ruscy musieli być martwi. Odznaczony krzyżem, wirtuty militari. Za kampanię przejściową, gdzie swój szwadron ocalił. Ludzie go kochali, poszliby za niebowiem. Stąd piąta brygada miała ducha walki w sobie. Kiedy nie mógł w stronie, to działał w konspiracji. To był tym człowieka, który nie przestawał walczyć. Nie bał się zginąć za Polskę, był odważny. Bohater, ofiara czerwonej propagandy. Wyklęci ukryli się w lasach, kontynuując wolne, bo kochali Polskę, jak mało kto walczyli wciąż. Rozumiejąc, że Polska nie jest Polska, to nakręcało ich do walki, żeby była wolna. Bo już nie był domem, tam czekała na nich śmierć. Wrąg czerwonego ścierwa zostawiało ich przed sąd. Przygotowane procesy przez kolaborantów stąd. Nienawiść od komuchów, serce z prawej strony rząd. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Głośniej! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Jeszcze raz! Raz sierpem, raz młotem! Raz sierpem, raz młotem! No i teraz słyszę, że zaczynamy żyć. Ja powoli umieram, bo jest gorąco. Jestem coraz starszy i krzyczę. Ale wy musicie żyć.